Kids & Co jest operatorem, który otwiera i prowadzi przedszkola i żłobki przyfirmowe i przybiurowcowe. Lokujemy się głównie w parkach biurowcowych, gdzie jest po prostu dużo pracowników. Pewnie takim naturalnym klientem dla nas jest branża BPO i szeroko rozumiane centra usług wspólnych. Lokujemy też przedszkola przy fabrykach. To też jest taki dosyć ciekawy, obecny już od dawna na Zachodzie koncept stawiania właśnie placówek dziecięcych gdzieś w pobliżu zakładów produkcyjnych. Więc kluczem właściwie dla nas jest ilość pracowników w danym parku biurowcowym. Nie tylko o to chodzi, żeby pomóc rodzicom w logistyce, czyli żeby te przedszkola i żłobki były stosunkowo blisko miejsca, w którym rodzice pracują. To jest oczywiście niewystarczające. Tak naprawdę rodzic szuka dla swojego dziecka oferty, która będzie na miarę jego oczekiwań, która będzie wyjątkowa, odpowiadająca temu, co będzie się w przyszłości działo. I stąd nasze przedszkola i żłobki są po pierwsze anglojęzyczne. Taka druga cecha, która jest niesłychanie istotna, to jest program rozwoju umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej. Tak naprawdę większość zawodów, które będą wykonywały nasze dzieci, jeszcze nie istnieje. Więc ciężko jest uczyć uczyć w jakimś konkretnym kierunku. Tak naprawdę kluczowe są umiejętności. Trzeci i równie ważny, jeśli nie najważniejszy filar, to jest makrobiotyka. Odżywianie makrobiotyczne jest kluczowe dla odporności organizmu. Stąd u nas frekwencja nie tylko w przedszkolach, ale również w żłobkach zimą jest bardzo wysoka. Pierwsze przedszkole otworzyłam stosunkowo niedługo po tym, jak urodziłam mojego pierwszego syna. To nie było przedszkole przybiurowcowe, to było takie klasyczne na dużym osiedlu. I rok później powstało przedszkole na obrzeżach Warszawy i tak naprawdę dość mocno zastanawiałam się, czy model przedszkola dla zapracowanych rodziców, którzy potrzebują istotnego wsparcia logistycznego. Musi być wysoka jakość, musi być blisko, musi być doskonała komunikacja i takie totalne odciążenie tych rodziców. Czy też przedszkole dla takiego rodzica, który ma zdecydowanie więcej czasu, mieszka w jakiejś podwarszawskiej sypialni. Bardzo szybko okazało się, że jednak ten pierwszy model jest zdecydowanie bardziej prawidłowy, jest po prostu zdecydowanie większe zapotrzebowanie na tego typu usługę. Zabawne, bo tak naprawdę Centrum Rozwoju Dziecka, czyli operator, który w tej chwili otwiera przedszkola tylko i wyłącznie w biurowcach, powstał na chwilę po tym, jak urodziło się moje drugie dziecko. Z jednej strony dobrze wiedziałam, czego oczekuje pracodawca, jakby co może zaoferować swoim pracownikom. Z drugiej strony, jako mama dwójki dzieci, miałam też świadomość tego, gdzie są te największe problemy i jakby które obszary wymagają największego wsparcia. Tak naprawdę otwierając już przedszkola w tym modelu przybiurowcowym, przyfirmowym, tych trudności dotyczących otwarcia było stosunkowo niewiele, bo jakby no, troszkę zahartowaliśmy się w tym takim poprzednim życiu niebiurowcowym. W tej rzeczywistości, takich przedszkoli w biurowcach albo przedszkoli dedykowanych konkretnej firmie, to oczywiście najtrudniejsze jest jakby doprecyzowanie warunków i takie komfortowe podpisanie kontraktu z klientem. To są bardzo duże firmy, to są bardzo wymagający klienci, bardzo prestiżowi, stąd wymaga to z naszej strony bardzo dużego zaangażowania. Natomiast otwierając nasze pierwsze przedszkole, to jest taki paradoks, bo pierwszego przedszkola właściwie mnie w 2004 roku nie udało się otworzyć. I myślę, że dzięki temu tak naprawdę wszystkiego się nauczyłam. To miało być przedszkole w domku jednorodzinnym, na osiedlu w Warszawie. Okazało się jednak, że otwarcie przedszkola to nie tylko zabawki, wykładzina i nauczyciele, ale cały szereg procedur budowlanych, prawnych. Niestety nie udało nam się wtedy pokonać tych wszystkich barier. Środowisko było zdecydowanie niesprzyjające. Ale myślę, że to był kluczowy i naprawdę
dobry czas taki, żeby rzeczywiście przerobić te wszystkie procedury i od A do Z nauczyć się tego wszystkiego, gdzie są ryzyka, jakby co trzeba wziąć pod uwagę, jak rozłożyć te siły, żeby rzeczywiście to przedsięwzięcie się udało. Myślę, że każde nasze przedszkole jest troszkę szyte na miarę. To nie jest McDonald's, że wrysowujemy się w bardzo podobne lokale albo stawiamy wręcz podobne budynki. Jednak za każdym razem to jest zupełnie inne miejsce. Przedszkole w Ostrowi to w ogóle było takie nietuzinkowe wydarzenie dla całej społeczności. Ostrowie jest stosunkowo niewielką miejscowością. Nasz klient jest największym pracodawcą. Przedszkole jest piękne. Budynek zebrał chyba wszystkie możliwe nagrody. No przede wszystkim przedszkole, zgodnie z naszym modelem, jest dwujęzyczne, co powoduje, że nasze dzieci swobodnie posługują się językiem angielskim, natomiast 80% naszych klientów, czyli rodziców, to są rodzice pracujące na produkcji, rodzice, którzy mają wykształcenie podstawowe i nie mówią wcale w języku angielskim. Więc to, co udało nam się zorganizować w Ostrowi, to to, że ci rodzice mają naprawdę ogromny pęd do tego, żeby się trochę tego języka nauczyć. Siadają w kąciku rodziców, czytają sobie słówka anglojęzyczne, no bo jest to dla nich niecodzienne zjawisko, że dziecko jadąc samochodem, autobusem, mówi do nich w języku angielskim. My też musieliśmy się wiele nauczyć. To też było dla nas bardzo nowe doświadczenie. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż nasz duży korporacyjny klient, który mieści się w nowoczesnym biurowcu. My stworzyliśmy specjalne słowniki dla rodziców, dlatego że u nas nauczyciel anglojęzyczny nie mówi po polsku do nikogo na terenie przedszkola. Więc wychodząc do takiego rodzica, posługuje się obrazkowym słownikiem, żeby móc przekazać informacje z danego dnia. W tej chwili mamy 11 placówek, 10 w formacie Kids and Co., jedna nasza historyczna z 2006 roku. Plany mamy dość ambitne. Chcielibyśmy otwierać między 8 a 10 przedszkoli każdego roku.